Cześć. To co my tutaj mamy tym razem? No oczywiście było milion pytań o sterowanie solar trackerem, który ma silniki prądu przemiennego i jeszcze na dokładkę trzyfazowe. Okej, no można stosować jednofazowe czy przewodowe, można stosować trzyfazowe silniki. No cóż, przetestowaliśmy to sobie fajnie. Kupiliśmy inwertery, różne, naprawdę różne inwertery, między innymi jakieś SAO, jakieś no po prostu cuda, które kosztowały po 1500 zł na przykład za sztukę, no to na dzień dobry zabija biznes, prawda? No ale jak weźmiemy sobie inwerter, który przetestowaliśmy i działa naprawdę dobrze, no to i to taki inwerter, który tutaj widzimy, no to jest 300 zł za sztukę, więc 600 zł będzie nas kosztowało sterowanie oboma silnikami plus kontroler, więc no już wychodzi to w miarę sensownie, około 1000-1200 zł spokojnie się zamkniemy razem z jakimiś zabezpieczeniami, które będziemy potrzebowali. Od czego tu zacząć? No oczywiście sam inwerter jako taki daje możliwość sterowania tą częstotliwością, dzięki czemu prędkość obrotowa silnika jest tutaj w naszym interesie. Możemy sobie spokojnie to sterować. To nam oczywiście bardzo dużo rozwiązuje problemów takich logicznych. Po pierwsze dlatego, że no, jak budujemy trackery, szczególnie w warunkach domowych, nie zawsze mamy dostęp do przełożeń zębatek takich, jak byśmy chcieli, więc wtedy okazuje się, że czasami tracker jest zbyt szybki, zbyt wolny i różne historie tam się dzieją w tej sytuacji. Tutaj możemy sobie tym sterować. Co więcej, mamy soft start, soft stop, więc nie ma żadnych szarpnięć, bardzo fajnie to wszystko działa. I to wszystko praktycznie jest w gratisie. Tak naprawdę dostaję obudowę, gotowy inwerter, który po prostu podłączam. Jest oczywiście tutaj kilka konfiguracji, które musimy zrobić. W zasadzie jedna istotna to jest parametr F11, który muszę zmienić na dwójeczkę zgodnie z dokumentem. Stosuję tutaj ten zestaw przycisków, wchodzę sobie do programowania, wybieram, która funkcja nas interesuje, ta 11. W tym przypadku wybieram sobie tą funkcję, mam tutaj dwójeczkę, wybrałem, klikam prog i po temacie, tak? I mamy sobie zmodyfikowane rozwiązanie i teraz przez to, że to mam dwójeczkę, nie będą działały mi przyciski, a będzie działał mi tutaj panel. Zaraz to pokażemy. Chciałbym jeszcze najpierw uzupełnić kwestię silnika, dlatego że te silniki, te inwertery są tanie, przede wszystkim dlatego, że to są inwertery jednofazowe, sterujące silnikami trzyfazowymi. Co to znaczy? To znaczy, że ten silnik trzyfazowy, który tutaj mamy, jest w pewnej konfiguracji, tu akurat w delcie, 230V. Delcie, czyli takiej ładnej drabince, to oczywiście zależy od dokumentacji silnika, ale większość silników, ogromna większość silników, które macie w domu, właśnie tak działają, że w konfiguracji gwiazdy biorą 400, pracują na 400 V, a w konfiguracji delty pracują na 230 V. To pamiętajcie, żeby sprawdzić, upewnić się, uzupełnić tak konfigurację tego silnika, żeby on tak funkcjonował, a nie inaczej. Wtedy będzie też lepszy moment obrotowy, będzie lepiej sobie radził inwerterek i będzie miał większą kontrolę nad silnikiem. Poza tym, że mogę tu oczywiście zmieniać prędkość, pozostaje mi jeszcze do uzupełnienia kwestia, w jaki sposób podłączam ten kontroler. Oczywiście ten kontroler, który tutaj macie, to nie jest ten kontroler, który kupicie na eBayu. Możecie taki kontroler kupić na Allegro, a najlepiej po prostu skontaktujcie się z nami. To są kontrolery modyfikowane na potrzeby tych inwerterów. Inwerterów jest bardzo wiele rodzajów. Każdy z nich ma zupełnie inną logikę i nie będzie działał tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, a już na pewno podłączenie standardowego kontrolera do prądów stałych spowoduje uszkodzenie inwertera. No, może się udać, że akurat inwerter będzie dobrze zabezpieczony i jak podam mu tam 24V z jakiegoś powodu albo jakiś dziwny prąd, to nic się z nim nie stanie. Uważajcie na to, jeżeli potrzebujecie kontrolera, który obsługuje inwertery, to dajcie info, spróbujemy coś wam dla was zrobić. Podłączenie, oczywiście podłączam zasilanie. Jednego z inwerterów, oba mają kanał podłączenia zasilania. Oba mają kanał groundowy, czyli tam masowy, czy com, jakbyśmy tego nie nazywali. Żeby to wszystko działało poprawnie, po pierwsze podłączam zasilanie do kontrolera, do plusa. Mogę podłączyć z obu inwerterów do plusa, też jest to rozwiązanie. Po drugie, minusuje się, czyli tutaj ten com, podłączam do minusa, ale com między tymi dwoma inwerterami też powinien być podłączony, chyba że chcę podłączyć ten com też tutaj do minusa. No, można i tak zrobić, jeżeli nie chcę tak sobie mostkować i albo chcę mieć większą kontrolę nad tym, że ten poszczególny inwerter nie wpływa na presję tego inwertera,
no to ok, wyciągam sobie oddzielny przewód i podchodzę tu do minusa. Tak czy inaczej, COM i COM ma być spięty na pewno, plus i plus ma być spięty na pewno, ten dodatkowy plus dodatkowo, jeżeli chcemy. Poza tym mamy tylko dwa stany logiczne i dwa stany logiczne, czyli prawa, lewa, bo przy tej konfiguracji oczywiście inwertera. No i teraz co się zadzieje, oczywiście jak tutaj jestem w trybie manualnym, nie wiem, pewnie tego nie będziecie widzieli, ale no akurat ten filmik zostawmy na potrzeby inwerterów, a nie akurat kontrolerów, jak się nim pracuje. Włączam sobie tryb manualny i przełączam, akurat ten inwerter będzie mi tu reagował. Zasuwam z prędkością, z częstotliwością taką, aż dojadę do maksa. To jest parametr konfigurowalny inwertera. Wyłączam, przełączam się na drugą stronę, w innym kierunku idę. No, oczywiście powoduje to w ten sposób, że nawet jeżeli jestem w trakcie pracy silnika, to jak przełączę się na drugi stan, to nic nie zrobi, dopóki nie zatrzyma i dopiero potem startuje dalej. Aczkolwiek robi to bardzo płynnie. Cóż tu więcej można robić? Oczywiście można ustawić to, tą częstotliwość. Jeszcze jest kilka innych możliwości, na przykład gdybyśmy chcieli, żeby tracker chciał jeździć na nie wiem, zachód wolniej, a na wschód już szybciej, czyli jakby chciał, jeżeli pracowanie, kierowanie się w kierunku słońca chcielibyśmy, żeby realizował wolno, a już powrót, żeby był realizowany szybko, też jest możliwa taka konfiguracja. Cóż tu więcej, no tutaj do tego inwertera nie podłączyłem silnika po to, żeby nie hałasować, a do tego podłączyłem silnik, żebyście to usłyszeli, zobaczyli, jak to reaguje. Powiedzmy, że sobie włączamy na wschód, zachód. On zawsze będzie włączał wentylator, a następnie włączał kanał. Jak widać, silnik stopniowo rozpędza się do tam jakiejś zadanej prędkości, tak jak tam sobie wymyśliliśmy, no i tyle, nie? Ale tutaj tą prędkość mogę sobie sterować. Chciałbym zrobić, żeby on bardzo był wolny, da się to zrobić, nie? On sobie tam będzie chodził bardzo wolniutko. Pyk, pyk, pyk. Specjalnie to zwalniam, żebyście widzieli w ogóle, że on się kręci. No i załóżmy, że zrobię tam 50 z powrotem. No i jak myślicie, co się stanie, kiedy będę się kręcił w jakimś kierunku, nagle podam sygnał, że chcę iść w drugim kierunku. No nic się nie stanie, po prostu się wyhamuje. Jak się wyhamuje, to zacznie się kręcić w tylko stronę. Więc jak widać, jest bardzo fajnie to zrobione. Korzystanie z inwerterów wiele zdejmuje ze mnie odpowiedzialności, jest dużo łatwiejsze, no i co więcej, bezpieczniejsze. Tak więc chyba to tyle mam do powiedzenia na dzisiaj. Podsumujmy jeszcze podłączenie. Pamiętajcie, żeby ten COM był uwspólniony, czyli ten potencjał na COMie był ten sam wszędzie. Tutaj podłączam się do minusa, tutaj podłączam się wszędzie. Tutaj mam plusik. Tutaj mam też plusik. Mogę podłączyć tylko jeden przewód do plusa. Mogę połączyć oba do plusa. Logicznie o to chodzi, że to inwerter zasila nam kontroler, a nie odwrotnie. Inwerter jest podłączony do jednej fazy i steruje trzema fazami. Tak jak widać, jedna faza steruje trzema fazami. Ten inwerter jest trochę większy. Tam daje chyba 12 A na wyjściu maksymalnie. Ten daje 5 A na wyjściu. Bez przesady, to są za duże inwertery jak na stosowanie ich na jednej fazie, więc bez przesady. Aczkolwiek tego typu inwertery spokojnie. Oczywiście można z nim sterować też mniejsze silniki, naprawdę daje radę, no ale bez jaj, no, podłączenie do jednej fazy silnika, który będzie, nie wiem, miał 10 kW, to trochę przesada, tak? Nie róbcie tego, po prostu nie ma to sensu. Ten jeszcze różni się tylko tym, tak wyglądowo to widać, prawda? Tutaj mam wbudowany panel, który jest niewydemontowalny, to jest panel, który jest demontowalny. I poza tym nic tu więcej nie ma jakichś nowości, ani dziwnych zmian konfiguracyjnych. To chyba tyle na wszystko. Bawcie się dobrze.